Państwu oświadczyć, że procedury zostały jednak złamane, bo zgodnie ze statutem miasta Konina przewodniczący Rady Miasta nie ma uprawnień, żeby procedować, to znaczy, żeby sam mógł skierować tą sprawę do komisji. Z uwagi na to, że nie ma takiego przepisu w naszym statucie. W związku z tym powinna się ta droga, powiem tak, prawna toczyć w ten sposób, że powinien te moje trzy pisma, które skierowałem do Rady Miasta, być przekazane do Rady Miasta. Tam Rada Miasta jest w artykule 15 przepis mówiący o tym, że może stworzyć postanowienia proceduralne. I dalej oczywiście Rada Miasta może, powinna wtedy wskazać kierunek, w jakim ta sprawa powinna iść. To znaczy, chcę Państwu powiedzieć, że zanim usiedliśmy sobie tam na sali obrad, poprosił mnie pan przewodniczący do pokoju gdzieś tam z boku i zaczęliśmy dyskusję na temat tej sprawy. I w pewnym momencie padło słowo, które pan przewodniczący powiedział, że jeżeli będę uprawiał show, to skieruję sprawę na drogę prawną. W związku z powyższym ja skróciłem swoją wypowiedź do tego, co Państwo słyszeli i dalsze postępowanie to jutro złożę zawiadomienie do prokuratury o przestępstwo z artykułu 231, niedopełnienie i przekroczenie uprawnień przez osoby, przez funkcjonariuszy publicznych, które działają w Radzie Miejskiej. Na nazwiska nie będę mówił. A co z tą sprawą? To znaczy nie, ona jest w ogóle procedury, to znaczy inaczej. Poczekam, jak się odniesie do tego prokuratura, z uwagi na to, że tu uważam, że już ta pierwsza faza, gdzie pan przewodniczący jest zwyczajnym radnym, tylko kieruje radą, to znaczy biurem Rady Miasta, no i prowadzi sesję. Nic więcej, ona ma takie same uprawnienia jak wszyscy pozostali. Czyli na decyzję Rady Miasta nie będzie pan składał? Nie, nie będę. Ja sobie poczekam, aż przejdzie procedura prokuratorska w tej sprawie. Ale jeszcze chciałbym wytłumaczyć, bo to sobie prokurator stąd wejdzie. To znaczy, może nie będę się pytał na ten temat. A czego dotyczyła ta rada, gdyby pan miał... To znaczy, mogę skorzystać. To znaczy, jest to przestępstwo mówiące o tym, że to jest działanie na szkodę interesu publicznego. Jest to przestępstwo bezskutkowe, ale które uderza jakby w przepisy prawne. A dla kogo będzie konkretnie to? Dowiecie się Państwo w najbliższym czasie. A jedna osoba czy jedna osoba? Jedna osoba. Przewodnicząca? Nie, tego ja nie powiem. Ale tak wcześniej sugerowano. Nie, no nie sugerowano. Czyli kończy się to doniesienie na jutro. A ja na tak.